Cześć, witam was wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie zagramy oczywiście w War Robots. Dzisiaj mamy taką okazję, że zgromadziłem 50 zł, więc kupiłem sobie taki jeden modulik za 50 zł, właśnie taki. Oraz wsadzimy go na Spectre, który już teraz ma mnóstwo obrażeń. Wsadziłem na niego najsilniejsze moje orkany, ale jeszcze będzie miał jeszcze większe obrażenie oraz jeszcze będzie miał moduły do obrażeń, także pójdźmy sobie do boju. I tak, pokazuję wam tylko sceny ze Spectre, dlatego że tylko te mają sens. Dlatego że trochę dziwnie by było, jakby jest odcinek o Spectre i jest mnóstwo innych robotów. Ale tak czy siak, mamy tutaj naszego oczywiście Spectre, już trochę się powtarzam. Ale tak jest, także nie będę was okłamywał. I tak, tutaj trochę nienawidziłem Kinemastera, dlatego że zbugowała mi się prędkość razy 2. I to jest trochę dziwne, dlatego że zawsze te prędkości razy kilka się bugowały, ale razy 2 było jeszcze spoko, także to jest na razie nagrane na razy 1.9, jak jest przyspieszenie, także nie mogę powiedzieć, że razy 2. Choć w zasadzie to jest to samo, to znaczy prawie to samo, ale jednak prawie robi różnicę. W zasadzie to taka duża różnica nie jest. Ale dobra, mamy tu Merkurego, do którego sobie postrzelamy. I tak ogólnie grałem na telefonie, dlatego że na iPada nie mogę przenieść postępów. Dlatego że po prostu jeszcze twórcy gry nie zrobili takiej możliwości przenoszenia postępów pomiędzy kontami na różnych platformach. Ale to ma taki sens, że to znaczy to jest o tyle niefajne, że mogą być lagi. Tak jak przed chwilą był lag na przykład. Dlatego, że iPad ma znacznie lepszą wydajność. Znacznie lepszy procesor. Także okej. Okay, pójdziemy sobie tutaj do boju. Co ja gadam, już jesteśmy dawno w boju. Ale tak, tam jest Bulgazali, do którego sobie poszczelamy. Tutaj możecie zauważyć, jak ile życia ma Bulgazali, ile my mu zadaliśmy tego życia praktycznie od razu. Także to są bardzo duże obrażenia. Ale tutaj już chyba wiele nie zdziałamy, dlatego że tutaj nas zaskoczyli z nienacka. Także okej, okay, jesteśmy na kolejnej mapie. Tutaj raczej na Spectre się nie wykaże, dlatego że mamy zbyt dużo otwartych przestrzeni. A to jest robot na mapie typu ROM, czy jak się nazywała ta druga? Już nawet nie pamiętam, ale taka śnieżna jeszcze była, Moon, o. To jest robot właśnie na takie mapy. Także raczej tutaj się nie spisze. Właśnie tak jak teraz widzicie. Mamy mało życia i jesteśmy na środku bitwy, gdzie wszyscy snajperzy do nas strzelają. Także raczej dużo nie zrobimy. Ale możemy przynajmniej znowu tego Bulgazariego sobie trochę poosłabiać. Także idziemy do następnego boju, dlatego że tam mogliśmy go tylko użyć raz, a teraz znowu jesteśmy na każdego, więc sobie będzie trochę więcej tego robicika. Ale okej, jesteśmy w nie najgorszej pozycji początkowej, dlatego że możemy sobie potem do tamtych gocków postrzelać. Ale zobaczmy, zawsze wszystko da się zepsuć. Ja bardzo, bardzo, bardzo często psuję takie akcje, także zobaczmy, czy tym razem też zepsułem. I chyba tak, no chyba już tutaj wystrzeliłem całą salwę w niebo praktycznie i niestety nas zbił z resztką życia. Ale dobra, mamy następnego Spectre, już trochę później jesteśmy oczywiście. Także okej. Okay. Tam jest jeden przeciwnik, on chyba skacze na drugiego. Tak, znowu to trochę oczywiście przyspieszyłem, jak już zdążyliście się pewnie domyśleć. Jest to oczywiście znowu prędkość razy 1.9 i znowu możecie zauważyć, jakie duże są te obrażenia, że nawet Leoś, który ma mnóstwo życia i tak bardzo szybko ginie. Tam też kilka pocisków dobiło naszego przyjaciela, to znaczy może nie przyjaciela, ale jednak wroga. Ale okej, okay. Tam jest Leoś, na którego chyba będziemy mogli przeskoczyć sobie nad tym i go tam dobić. Przy okazji uniknęliśmy pocisków, które leciały do nas od tyłu. I tak. Ogólnie, jeszcze wam nie mówiłem, ale ja jakoś do edytowania wolę iMovie, dlatego że po prostu taka podstawowa obróbka, którą ja zawsze robię, to znacznie szybciej mi idzie to na iPadzie po prostu. I dlatego raczej wolę iMovie. Ale dobra. Mamy naszego Spectre, z orkanami oczywiście. I tam jest chyba inny Spectre, dokładnie. Tam sobie skoczył, już wiemy, że to jest inny Spectre. I teraz możemy sobie to użyć i wiemy, że już nie ma żadnego skoku ani nic, także można go łatwo dobić. I idziemy dalej. To jest, no, oczywiście to przyspieszyłem, dlatego że sobie tylko chodzimy wszędzie, wszech i wobec.
Także nie ma co się nad tym rozwodzić. Tutaj możemy to po prostu przyspieszyć i po prostu się tym nie przejmować. Ale dobra, znowu ktoś do nas strzela od tyłu, także musiałem sobie skoczyć. Tak, do tego gostka próbuję mu zadać jakieś obrażenia, ale coś mi nie pyka. Po prostu te pociski nie trafiają. I to jest bardzo dobra taktyka, jeśli chodzi o wymienianie takich pocisków, dlatego że po prostu chodzi cię w jedną i w drugą stronę, dlatego że strzelając z rakiet musicie przewidzieć, gdzie będzie przeciwnika. Jak przeciwnik nagle zmieni tor biegu, to tak trochę głupio, bo wasza salwa idzie de facto na marne. Także warto jest albo dobrze to przewidywać, albo po prostu na przykład wystrzelić jedną salwę i potem znowu drugą i tak dalej po kolei. Tutaj też był bardzo ładny kill. Mogliście znowu zobaczyć całe praszenie pole siłowe. Dobra, nie, pole siłowe zdjął nam przyjaciel, choć bardziej przeciwnik, dlatego że to jest każdy na każdego. Ale byle co, to nam ją zdjęli i nie musieliśmy tego zbijać, ale tamten robocik padł naprawdę szybko. Także okej, tam jest Kumiho, spróbujemy sobie do niego trochę postrzelać, ale on nam zapewne ucieknie, bo to jest bardzo szybki Kumiho. I musimy znowu iść do przodu, dlatego że od tyłu ktoś do nas strzela. I tak, ten Kumiho chyba znowu będzie chciał uciekać. Na szczęście tam tak trochę głupio się ucieka, dlatego łatwo go dobijemy. Dokładnie. I idziemy dalej. Tam jest enemy 1 i enemy 6 bodajże, tak? Którzy się tam biją. Także sobie nie. No właśnie, musimy znać. Jak to ująć? Musimy coś tam zrobić po prostu. Nie wiem, co chciałem powiedzieć. Ale dobra, tam jest Falcon, do którego sobie poszczelamy. Znowu to trochę przyspieszyłem. Tak, nie daje przycisków. Co ja gadam? Nie daje napisików, że razy 2 i razy 1 i tak dalej, dlatego że mi się nie chce. A coś się tutaj ścięło, ale dobra. Byle co. Dlatego że mi się nie chce, nie daje tych napisików razy 1 a razy 2. Dlatego, że i tak obróbka w KineMasterze zajmuje mi znacznie dłużej. W ogóle na telefonie, który ma znacznie gorszy procesor, to obróbka zajmuje mi trochę dłużej i już nie zdążyłem dać tych napisików. A chciałem dzisiaj wstawić ten odcinek, dlatego że dawno nie było odcinka od kilku dni. Także okej, mamy już jedną bitwę ze sobą. Zobaczymy, mamy mnóstwo srebra, ponad 400 tysięcy i ponad milion obrażeń. Także to jest całkiem spoko. I idziemy do następnego boju. Mamy tutaj mapę. Jaka to jest mapa? Już zapomniałem, jak się ta mapa nazywa. Trudno. Jesteśmy sobie na takiej pustynnej mapce. I mamy oczywiście naszego Spectre. Tam mamy już jednego przeciwnika. Drugi przeciwnik zaszedł nas od tyłu. To znaczy automatycznie tak jakby jest za nami. Ale dobra, tutaj wykorzystamy to, że on już zużył swoją zdolność. Co raczej nam i tak nie pomoże, dlatego że on ma zdolność przewidywania, gdzie my. Jakby widzenia nas podczas gdy ma stealtha. Na szczęście udało nam się go dobić, ale niestety Merkury już nas zbija, także idziemy dalej. Troszkę powtarzam, tym idziemy dalej. Tak w ogóle to już widzicie, że tutaj za każdym razem, kiedy zmienia się scenę, albo na przykład prędkość się zmienia, to za każdym razem jest taki lag i to jest trochę dziwne. Ale dobra, przynajmniej jest takie 30 klatek i nie jest aż tak źle. Gdyż przypominam, że tutaj, gdy się próbuje zrobić razy 4 prędkość lub razy 8, to już nie jest tak fajnie. I są może dwie klatki na sekundę, coś takiego dziwnego i to niezbyt ładnie wygląda, i według mnie równie dobrze mogłoby tego nie być. I prędkość razy 2, jak już też mówiłem wcześniej, też mi się trochę pobugowała. Tak jakby cały czas był tylko ten jeden obraz mi się wyświetlał, i już bałem się, że to będzie jakoś dziwnie się pobaguje, i już po prostu dałem tą prędkość razy 1,9, dlatego że się nie bugowało w ogóle. Albo na przykład tutaj mam jakiś podgląd głupi, i który mi mówi, że jest błąd, że coś tego błędu nie ma. I nie wiem, jak to jest, ale wolałem nie ryzykować. Także okej, mamy tutaj znowu HS jego. Na szczęście nasze organy są de facto kontrol na niego, dlatego że mamy takie obrażenia, że raczej wiele do powiedzenia nie miał. Także idziemy dalej. Znowu trochę przyspieszyłem. Znowu jest chodzenie. Bardzo ciekawe chodzenie. I dlatego nie. Mam nadzieję, że wybaczycie mi, że to przyspieszyłem. Ale jak dla mnie to jest bardzo nudne. Bardzo, bardzo, bardzo. Ale dobra. Mamy tam przeciwnika, który sobie skoczył. Także użyłem sobie znowu zdolności, żeby widzieć go w stealthie.
Także tego kozka spróbujemy sobie zbić naszą zdolnością. Niestety na chwilę straciliśmy go z oczu nie, i niestety dlatego przy zasiadzie nie uda nam się go zbić. Ale dobra, idziemy do samego boju. Od początku to jest znowu trochę przyspieszone i to jest już chyba ostatnia bitwa. Także oczywiście bierzemy naszego spektrę i sobie myślę, że tutaj się przykampimy i będziemy skakali na przykład jak Heshi będzie chciał przejąć ten punkt. To my sobie na niego skoczymy i będziemy tak nabijali nasze obrażenia. Także zobaczmy, czy to wypali. Tutaj już widzę, że są jeszcze 2 minuty nagrania. Także jeszcze przez 2 minuty musicie się ze mną pomęczyć albo wyłączyć ten filmik, jak chcecie. Ale dobra, mamy tutaj pierwszą ofiarę. Zobaczymy, czy nasza pułapka zadziała. No, raczej zadziałała. Także idziemy dalej. Znowu za to, że przyspieszyłem, dlatego że znowu jest takie głupie chodzenie. To znaczy, nawet stanie w miejscu, nawet nie chodzenie. Chodzenie jest w porównaniu do tego po prostu świetne, ale dobra. Idziemy. Skoczyliśmy. O! Skoczyliśmy na Gryfinka, który sobie tam sobie był. I niestety, ale osłabiał naszych, dlatego nie mogliśmy go zostawić w spokoju. Także okej. Tam jest znowu chyba jakieś Hershey, do którego znowu sobie skoczymy. Zobaczymy, czy się uda go zbić. No, Heshi na szczęście są bardzo, bardzo podatne na te rakietki. Nawet gdy mają dasza, to daje się je jakoś zbić bardzo szybko. I widzicie, zadał nam minimalne obrażenia i udało nam się go zbić. Także to już za chwilę się kończy nagranie. Także taki spoiler. Mogliście się domyśleć, ale ja wam to zaspoilerowałem, że zginiemy. Także ja się z wami żegnam. Pa!